jesteśmy bardzo szczęśliwi, nawet nie wiem, czy to w ogóle słowo wystarczy, nie? Same to szczęśliwi, masakra. Jestem w ogóle szczęśliwy bardzo, że mogę grać w tym klubie. Bardzo wierzę, że awansujemy do Ekstraklasy. Ja wierzę, że ten projekt Raków Częstochowa i my wspólnie z nim będzie dobrze funkcjonował. Fajnie nam się tutaj gra, bo fajnie się tutaj czujemy. I ja po prostu wierzę, że jeżeli chodzi o mnie, to mogę pokazać to najlepsze z siebie właśnie w tym zespole. Wygląda to tak, jak to wygląda, nie? Jak ktoś mi wysyłał jakieś filmiki, kiedy Legia grała ostatnio tutaj. Tak samo to wyglądało. To jest tragiczne po prostu. Ale nam to nie przeszkadza. My po prostu wiemy, że to nie jest fakt, który my możemy jako piłkarzy zmienić. To musi zmienić ktoś, kto ma na to wpływ. My na to wpływ nie mamy. My mamy wpływ na wynik i tego się trzymamy. Więc po prostu dla nas to jest kolejny dzień w pracy. Nie? Ja tak w sumie ten początek to wiedziałem, że będzie dla nas ważne te pierwsze 15-20 minut i można powiedzieć, że tak sobie to wyobrażałem. Strzeliliśmy bramkę, ale już tam w tym kółku, jak cieszyliśmy się, to już mówiliśmy, że się musimy jeszcze bardziej koncentrować teraz w najbliższych minutach. Dokładnie to, co Tomek mówi, i to wszyscy byliśmy szczęśliwi tam, ale tonowaliśmy to od razu, że teraz jest najważniejszy ten okres 5 minut po bramce i po prostu chcieliśmy dalej stwarzać sytuację i atakować i strzelać gole. Legia sobie nie stworzyła jakby swoje, żeby nas wypikała, nie? Tam pach, pach, pach i na pustej. Tego nie było. Oni skorzystali z naszego blendu. My im daliśmy tę bramkę. W drugiej połowie były te momenty, tam 10 minut chyba pierwsze w drugiej połowie, że troszkę nas zepchnęli, ale tak jak Tomek mówi, może nie, że czułem, ale właśnie spodziewałem się jeszcze czegoś więcej po Legii. Widzieliśmy na pewno, że jesteśmy lepiej zorganizowani i myślę, że to pokazaliśmy. Naprawdę bardzo intensywnie graliśmy wysokim pressingiem od początku, więc gdzieś tam złapaliśmy taki moment, no nie wiem, trudno powiedzieć, że zadyszki, ale po prostu też woleliśmy sobie spokojnie przeczekać ten moment i wiedzieliśmy, że dalej będziemy atakować. Po 90 minutach tam padali słowa, że dawać teraz spokojnie, koncentrujemy się na taki relaks, taki spokój, ale jedziemy dalej, bo jesteśmy w stanie zagrać nowych kolejnych 90 minut. Na pewno były tam momenty kryzysu, że na przykład skurcze lapali i tak dalej, a to jest normalne, bo graliśmy w dogrywce, nie też. Więc, ale jest trzeba to przepchnąć w głowie, nie? Ja oglądam dużo sztuki walk MMA i na przykład z tego ja bierzę inspirację, że tam oni mają kryzysy o wiele większe, nie? I muszą też przeżyć do kolejnej rundy i potem się uspokoić i dalej. My to zrobiliśmy po 90 minutach, że się uspokoiliśmy i nagle ja czułem ten team spirit, że my po prostu wygramy. Szczerze, ja naprawdę myślałem, że nie będzie karnego, że wstrzelimy po prostu bramkę. Dokładnie, ja też czułem, tylko tak. Nie chciałem właśnie tych karnych, żeby to gdzieś tam los decydował. Wiadomo, że karne to też i umiejętności, ale no jednak... Loteria. No loteria, dokładnie.
mamy takie stałe fragmenty też przygotowane, gdzie my cierpliwie wiemy, co mamy robić, szczególnie chodzi mi i o tych, którzy tą piłkę rozgrywają i zazwyczaj jak my stoperzy zostajemy w polu karnym, dobrze się poruszamy i czekamy na dobry moment. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, nawet nie wiem, czy to w ogóle to słowo wystarczy, nie? Same te szczęśliwi, no masakra, no jesteśmy mega. Do mnie to tak jeszcze nie przyszło wszystko. Nie? Przed nim mówiliśmy, że stworzyliśmy w tym meczem coś historycznego dla tego klubu. Wiem, jakie to znaczenie miało dla nas, ale dla całego klubu, dla kibiców. No. Czuliśmy to cały czas, jak dla nich to jest ważne spotkanie, więc... Trener ma mógł powiedzieć, że Raków jeszcze w życiu nie wygrał z Legią. I my jesteśmy zapisani w tym meczu wygranym, nie? To jest dokładnie, super. Także tworzymy historię i jesteśmy szczęśliwi mega.